spania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Forestry i nam dodaje różne rośliny i możliwość wyrabiania z tych roślin różnych soków i takich różnych rzeczy. Do tego dodaje nam pszczoły wraz z ich wyrobami i oczywiście dodaje nam możliwość tworzenia automatycznych farm. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu, a jeżeli ktoś ma zainstalowane NEI, czyli Not Enough Items, to też dobrze by było, żeby zainstalował dwa dodatkowe addony, pluginy do NEI, które będą wspierały receptury Forestry. Także dla tych, co mają NEI, to najlepiej, żeby pobrali wszystkie trzy pliki, a ci, co nie mają NEI, to wystarczy im jeden tylko. Ok, co, wchodzimy do internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Forestry pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na Wikipedii dotyczącej właśnie Forestry i jesteśmy od razu w sekcji Downloads, a tutaj są wszystkie informacje na temat moda, także tutaj jest dużo do poczytania. Ok, jesteśmy w sekcji Downloads i najświeższa wersja nas interesuje na wersję Minecraft 1.7.10 i żeby pobrać moda, klikamy tutaj. Jak klikniemy tutaj, zostaniemy przeniesieni na taką stronę i tutaj mamy najnowszą wersję na 1.7.10, bo jak widzicie, ta też jest na 1.7.10, ale jest starsza. Zatem pobieramy najnowszą, czyli klikamy albo tutaj, albo tutaj na to. Jak klikniemy na to, zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę, gdzie taki będzie przycisk jak ten i tam wtedy sobie klikniemy. A jak klikniemy na to, od razu tutaj pobierzemy stąd moda. Ok, i teraz są te dwa kolejne pliki. To jest, o, NEI Plugins Unofficial, czyli to jest plugin do NEI, który jest potrzebny, żeby właśnie dobrze NEI działało z modem Forestry. Jak tutaj klikniemy, to tutaj jest napisane, do jakich modów ten plugin jest potrzebny, przydatny. I jest też napisane, że on jest generalnie robiony przez kogoś innego. Do wersji 1.6.4 był taki robiony przez, był robiony przez Mistakura, ale Mistakur nie ma czasu czy coś takiego i po prostu tym zajął się ten właśnie człowiek i jak Mistakur tylko wróci, będzie miał czas, to wtedy mu jakby odda pałeczkę. Ok, w każdym razie zjeżdżamy tutaj na dół i tutaj jest takie małe download, na to klikamy i stąd pobieramy ten plugin. I potem jeszcze jest NEI Addons i jak widzicie jest do Forestry i do różnych innych modów również. I tutaj jest, gdzie tutaj była, o, tutaj jest sekcja Downloads i tutaj jest taki na takim tle jakby, no dobra, tu jest zielony przycisk i klikamy na ten przycisk i stąd pobieramy właśnie ten addon. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, czyli oprócz pliku Forestry i ewentualnie tych dwóch pozostałych plików, potrzebne są minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10 Minecrafta, ale z końcówką minimum 1207. Także końcówka, także Forge, który w tej chwili jest rekomendowany z końcówką 1180, jest jakby za małym, zaś za starym, za starą wersją Forge'a. Także interesuje nas Forge z końcówką minimum, bo są już też wyższe końcówki, ale ta to jest takie minimum, które musimy mieć. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425.
A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny Tuty 424. Potem wrócicie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję z końcówką 1207. Ok, no i co teraz robimy, żeby zainstalować te trzy pliki? Wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming, wynajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a z końcówką 1207 i ten folder .minecraft sobie gdzieś kopiujemy, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy skopiowany ten folder, to sobie teraz wchodzimy do tego foldera .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy te trzy pliki, albo ci, co nie mają NEI, przerzucają tylko ten jeden plik. Przerzucamy to wszystko do folderu mods. Raz, dwa i trzy. Także mówię, to jest potrzebne dla tych osób, które mają, tak jak ja mam, not enough items. A Forestry działa bez tego również. Ok. Jest zainstalowane, zamykamy. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Musimy poczekać, aż się pouruchamia wszystko. Ok, i tak jak wspominałam wcześniej, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1207. Klikam play i czekamy, aż się uruchomi gra. I czekamy. No, jeszcze moment, za chwileczkę już będzie. Już jest logo. No, i raz, i dwa, i ostatnie mówię, hopsia. No i nie chce się pokazać, o jest. Jest, wchodzimy do moc i szukamy. Czego my tu szukamy? Forestry jest i tutaj ten addons. Drugi addons się z tym addonsem zainstalował i ten plugin z Unofficial. Ok, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i wygramy w wybranym świecie. Oczywiście Forestry dodaje jakieś tam parę nowych rzeczy, parę nowych ród, nowe odmiany roślin, także dobrze by było również stworzyć nowy świat, ale nie będziemy tutaj tak daleko szukać. Także po prostu nie będę tutaj żadnych maszyn stawiać i tak dalej, także tylko po prostu wejdziemy do E jak ekwipunek. No i tutaj mamy wszystkie właśnie te rzeczy z NEI. Właśnie jak się nie zainstaluje tych addonów, to wtedy nie można na przykład sobie kliknąć shiftem, żeby zobaczyć, jakie są detale, a tak jak mamy te addony i pluginy, to możemy sobie zobaczyć to wszystko. I tutaj mamy właśnie te różne drzewa, ten ubiór pszczelarza. Jak trzymamy nad tym strzałkę i klikniemy R, to nam się pokaże, jak to zrobić. No i właśnie też bez tych addonów i pluginów nie pokazują nam się te właśnie receptury wszystkie, tylko co niektóre. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale tak jest. Okej, także jak widzicie, wszystko tutaj jest, te wszystkie rzeczy do robienia farm automatycznych, wszystkie maszynki i tak dalej. Jak wejdziemy, jak zrobimy sobie tryb kreatywny, to tutaj również mamy cztery zakładki. Mamy pszczółki, wszystko co z pszczołami jest związane, wszystko co z drzewami jest związane, wszystko co z motylami, no i oczywiście forestry, właśnie te maszyny różne i takie różne rzeczy. Wychodzimy stąd. Możemy poszukać sobie ula na przykład.
A żeby poszukać ula, to musimy od pszczół zrobić, wziąć sobie skupa. A nie, tutaj ula, właśnie jako że nie zrobiłam nowego świata, to ul będzie gdzieś bardzo daleko, zatem raczej nie będziemy jednak szukać. Okej, czyli w zasadzie to jest wszystko. Jak widzicie, mod nie crashuje, zatem tylko trzeba pamiętać, żeby mieć Forge'a z końcówką 1207 minimum. Okej, to ja w takim razie kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. Co tutaj jest? No nie, coś mi się wydawało. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami w powietrzu, machając skupem. Pa, 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 trzymajcie się.